Dzień dobry, Marlena Siok. Oglądacie Państwo program Mazowsze, wiadomości z regionu. Sprawdźmy, co w tym odcinku. Robot w Siedleckim Szpitalu. Powstanie Centrum Administracyjnego w Ciechanowie. Radni Województwa Mazowieckiego w obronie Ochotniczych Straży Pożarnych. Nowy most i droga w powiecie żuromińskim. Drobin ze wsparciem samorządu Mazowsza. Robot neurochirurgiczny od samorządu Mazowsza już pracuje w Siedlcach. Jest konieczny w leczeniu przerzutów nowotworowych do kręgosłupa. Zanim już pierwsze operacje, a my możemy to zobaczyć. Dzięki użyciu robota neurochirurg może planować i nawigować, czyli poruszać się po kręgosłupie pacjenta, w czasie rzeczywistym z jeszcze większą niż dotąd precyzją. Robot kontroluje przebieg zabiegu i weryfikuje najmniejsze odstępstwa od przyjętego planu. Nie ma mowy o pomyłce. W Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach rozpoczęto program leczenia przerzutów nowotworowych do kręgosłupa przy wykorzystaniu asystora neurochirurgicznego Excelsius GPS. Teraz każdy nasz krok jest bezpośrednio monitorowany, sprawdzany i potwierdzany względem zbudowanego przez nas w systemie informatycznym planu. System robotyczny znajduje swoje zastosowanie tak w operacjach chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa, jak i w rozwijanym przez nas dynamicznie programie onkologicznym, programie przeciwbólowym dla pacjentów z rozsianą chorobą nowotworową. System zwiększa bezpieczeństwo lekarzy i pacjentów poprzez mniejsze naświetlanie promieniami rentgena. W trakcie trwania zabiegu narzędzia chirurgiczne wyświetlane są stale na ekranie, tak aby personel mógł je monitorować. Wykorzystanie mało inwazyjnych technik prowadzi do krótszego pobytu w szpitalu i szybszej drogi do powrotu do zdrowia. To drugi taki w Polsce system robotyczny. Szpital dołączył do grona światowych placówek, które posiadają takiego robota. Wspólnie z kolegami z Siedleckiego Centrum Onkologii rozwijamy pierwszy w Polsce program łączonej radiochirurgii stereotaktycznej i chirurgii robotyzowanej. Umożliwi to chorym minimalnie inwazyjne leczenie przerzutów do kręgosłupa. W tym momencie w Polsce działają dwa takie systemy. Program robotyczny rozwijamy my tutaj w szpitalu w Siedlcach oraz koledzy ze szpitala Brudnowskiego. System robotyczny, który posiadamy, cały czas rozwija się i mam nadzieję w przyszłości kolejne jego elementy będą dołączane do naszego już posiadanego urządzenia, co jeszcze bardziej pozwoli skrócić czas procedury, zmniejszyć ekspozycję na promieniowanie tak dla personelu, czyli dla nas i dla pielęgniarek oraz dla pacjenta oraz jeszcze bardziej podnieść precyzję i bezpieczeństwo przeprowadzanych zabiegów. To kolejny ultranowoczesny sprzęt medyczny, który trafił do Szpitala Wojewódzkiego dzięki wsparciu samorządu Mazowsza. Co roku wydatki na zdrowie to kluczowy rozdział w budżecie województwa. W tym roku przeznaczonych na ten cel jest ponad 400 milionów złotych. Rozpoczęła się budowa Centrum Administracyjnego w Ciechanowie. Teraz pod jednym dachem i w zasięgu ręki znajdą się wszystkie ważne instytucje w Ciechanowie, od starostwa po Urząd Marszałkowski. W nowym budynku oprócz pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych znajdzie się miejsce dla biblioteki, archiwum, gablot z ekspozycją wystawienniczą, a także kącik zabaw dla dzieci i pomieszczenie dla matek. Co ważne, budynek został zaprojektowany z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Będą to przejścia bezprogowe, odpowiednio dostosowane łazienki, winda, miejsca postojowe. Ponadto na zewnątrz budynku zaprojektowano stanowiska z funkcją ładowania samochodów elektrycznych i stacją ładowania. To oczywiście ogromne ułatwienia dla mieszkańców, bo wszystkie instytucje tych dwóch szczebli samorządowych znajdą się w jednej lokalizacji. To oczywiście też ogromne ułatwienia dla samych instytucji, które będą się znajdowały w tych budynkach, bo to przede wszystkim bardzo dobra współpraca pomiędzy jednostkami różnego szczebla, jednostkami, które wykonują różne zadania. W powstającym Centrum Administracyjnym Ciechanowa będą siedziby Delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych, Oddziału Terenowego Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Muzeum Szlachty Mazowieckiej, Starostwa Powiatowego, Biblioteki Pedagogicznej. Budynek przede wszystkim przyjazny dla środowiska i niezwykle przyjazny dla mieszkańców, w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych z wieloma rozwiązaniami technicznymi, nowoczesnymi, które będą zdecydowanie ułatwiały takie bieżące funkcjonowanie, ale też budynek myślący o środowisku, czyli wykorzystujemy odnawialne źródła energii, wykorzystujemy też wodę opadową, także inwestycja w przyszłość.
Koszt 5-piętrowego centrum to niemal 54 miliony złotych. Przeprowadzka do nowego obiektu za 2 lata. Podczas ostatniej sesji sejmiku radni województwa mazowieckiego zaapelowali do przedstawicieli strony rządowej o rozpoczęcie otwartego dialogu zarówno ze stroną samorządową, jak i Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych w celu wypracowania wspólnej propozycji zmian w ustawie o OSP. Swoje stanowisko dotyczące proponowanych zmian w ustawie ogłosił Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, który postanawia jednoznacznie negatywnie zaopiniować proponowane w projekcie ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej rozwiązania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz organizacji i zakresu działania OSP jako zagrażające bezpieczeństwu państwa i rujnujący dobrze funkcjonujący krajowy system ratowniczo-gaśniczy. To jest apel skierowany do pomysłodawców nowej ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej, który w naszej ocenie jest skrajnie nieodpowiedzialny, bo próbuje wyjąć z tego, mamy na Mazowszu 1700 jednostek straży pożarnej, ponad 70 tysięcy strażaków ochotników i próbuje się wyjąć tylko te jednostki, które są w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, natomiast pozostałe nie mają żadnej propozycji, tak, ani wsparcia, ani możliwości działania. Więc przy takiej wielkiej historii Ochotniczej Straży Pożarnej Związek Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej obchodzi w tym roku stulecie. Więc to jest piękny ruch strażacki i nie można przy nim majstrować, bo można tylko zepsuć. I ten apel, który mam nadzieję, że Sejmik uchwali na następnym posiedzeniu, bo został skierowany do komisji, no po prostu nawołujemy do rozsądku, do roztropności, żeby nie wyrządzić krzywdy strażakom. Samorząd Mazowsza co roku zwiększa pomoc finansową na remonty strażnic OSP, zakup samochodów i sprzętu ratowniczego dla strażaków ochotników. Ochotnicy są dla nas bardzo ważni. Dofinansowujemy zakup samochodów strażackich, ale nie tylko. Sprzęt jakże bardzo potrzebny. Strażnice, które absolutnie są najważniejsze w tej chwili po to, żeby strażacy mieli swoje miejsce, w którym będą mogli chociażby przebrać się do akcji. Tylko w ubiegłym roku ochotnicze straże pożarne wyjeżdżały do akcji ponad 55 tysięcy razy, z czego 20 tysięcy do samych pożarów. Powiat żuromiński stawia na infrastrukturę drogową. Dzięki dofinansowaniu samorządu Mazowsza zostanie przebudowana droga powiatowa i powstanie most. Tak wygląda dzisiaj przez lata nieremontowana droga powiatowa Swojęcin – Obręb – Jonne w gminie Lutocin. Nierówna, dziurawa, wąska, po prostu niebezpieczna. Ten 2,5-kilometrowy odcinek zyska nie tylko nowy asfalt. Droga będzie wzmocniona i poszerzona. Powstaną również chodniki z kostki brukowej, zjazdy indywidualne i publiczne oraz oznakowanie pionowe i poziome. Ponadto w miejscowości Obręb i w okolicach szkoły w Swojęcinie pojawią się przejścia dla pieszych. Oprócz tego wybudowany zostanie również most na rzece Swojęcianka. To również taki istotny element przebudowy sieci transportowej na terenie powiatu żuromińskiego w połączeniu z siecią dróg wojewódzkich, bo to jest droga, która się łączy z drogą 544, aktualnie przebudowywano. Tak więc to jest pewne działanie kompleksowe związane z całą siecią drogową w tym rejonie. Modernizacja drogi poprawi nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców i komfort jazdy kierowców. Nowa droga ułatwi też rolnikom dojazd do pól, a lokalnym przedsiębiorcom do swoich miejsc pracy. Pomagamy tej kategorii samorządów, ponieważ one same mają olbrzymi problem z realizacją tych inwestycji, ponieważ nie mają takiej możliwości finansowej. To już kolejna inwestycja drogowa w powiecie żuromińskim realizowana przy wsparciu samorządu województwa w ramach instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Przyznana kwota dofinansowania to 4 miliony złotych. Miasto i gmina Drobin bogatsza o niemal 2 miliony z budżetu Mazowsza. Pieniądze trafią na przebudowę drogi, świetlicę oraz strażnicę Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego zostanie przebudowana droga gminna Borowo-Przeciszewo. Inwestycja otrzymała wsparcie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w sołectwie Kłaki oraz w miejscowościach Łęk, Probostwo i Kowalewo powstanie LED-owe oświetlenie drogowe, a w sołectwie Siemki zamontowane zostaną lampy solarne.
Dzięki pomocy z Unii Europejskiej przeprowadzona zostanie głęboka modernizacja energetyczna w świetlicach wiejskich w Brzechowie oraz Siemieniu, a także siedzibach ochotniczych straży pożarnych w Nagórkach, Dobrskich, Rogotwórsku, Borowie i Chudzynie. Dodatkowo, proszę Państwa, będziemy mieli też szansę na projekty i skorzystanie ze środków z programu operacyjnego krajowego Polska Wschodnia. A to dlatego, że wywalczyliśmy też, że ta część pozametropolitarna będzie w tym programie. Tam do wykorzystania potencjalnego jest blisko 420 milionów euro. Więc zachęcam już dzisiaj Radę, pana burmistrza, wszystkich, którzy pracują na rzecz tej wspólnoty, aby przygotowywać się do nowej perspektywy. Myślę, że nabory rozpoczną się na przełomie roku, mam taką nadzieję, kiedy zakończy się proces negocjacji Polski z Unią Europejską, z Komisją Europejską, który zakończy się podpisaniem umowy partnerstwa. W tym programie to już wszystko, co przygotowaliśmy, a życząc Państwu spokojnych i bezpiecznych wakacyjnych dni, zapraszam na kolejny odcinek Mazowsze – Wiadomości z regionu. Do zobaczenia.